Około godziny 15 24 lutego w Łagiewnikach na ulicy Kłodzkiej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Policjanci ustalili, iż sprawcą był 42-letni kierowca MAN-a, który nie zachował bezpiecznej odległości między pojazdami i doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Dacia prowadzonym przez 56-letniego mężczyznę. Uderzenie było na tyle duże, że skutkowało uszkodzeniem kolejnego pojazdu marki Mercedes prowadzonego przez 32-latka. Postępowanie w tej sprawie prowadzą dzierżoniowcy policjanci.